warto by było prześledzić przez jakiś czas, w jaki sposób spożywamy posiłki i czy w ogóle wspólnie spożywamy posiłki. Czy czasami nie jest tak, że dopadła nas taka McDonaldyzacja, że właściwie posiłek jest spożywany w pośpiechu, bez relacji, a jeżeli już się spotykamy, to raczej to są albo informacje przekazywane, albo nawet dochodzi do pewnych konfliktów, bo trzeba pewne sprawy dosyć szybko rozwiązać. Pan Jezus, kiedy przychodził do jakiegoś domu, to spodziewał się, że właśnie zostanie zbudowana wspólnota. A więc dobre jedzenie, dobra rozmowa, dobry humor, ale także w pewnym momencie poszukiwanie tematów bardzo wartościowych, głębokich. Wtedy Pan Jezus wygłaszał bardzo ważne kwestie. Natomiast kiedy przyszedł do domu faryzeusza, spotkał kompletny chaos. Po pierwsze był śledzony, po drugie ludzie wybierali sobie pierwsze miejsca, a więc nie było wspólnoty stołu. To była wspólnota jakichś poszukiwań swojej wartości. Kiedy stać nas na to, żeby organizować czas przy stole i kiedy jesteśmy w stanie spotykać się, wtedy rodzi się miłość i wtedy mamy taką pewność, że Jezus także zasiadał z nami do wspólnego stołu.